siostrze Faustynie, że jedną z rzeczy, którą go bardzo boli, to jest to, że ludzie nie wierzą, że on jest dobry. Bóg jest dobry, a ludzie nie wierzą. I przykład tej dobroci mamy dzisiaj. W odczytanej Ewangelii. Mowa jest o kobiecie, która nie wiemy z jakich powodów cudzołożyła. Czy była ciężka sytuacja materialna, czy też może ją ktoś namówił, przymusił. Czy może jej się tak wydawało, że w ten sposób będzie szczęśliwsza. I tę kobietę pochwycono na grzechu. A prawo mówi, taką trzeba ukamieniować. Tłum, który nad nią się pastwi, który ją otacza i który ma na celu tylko jedną jedyną rzecz. Zadać jej straszliwy ból, żeby powoli konała. I nie ma nikogo. Nie ma znikąd wsparcia. My tylko sobie wyobrażamy, jakie mogło być położenie tej kobiety w tamtej sytuacji. Ale chcą wystawić jeszcze Pana Jezusa na próbę i przyprowadzają go do Niego. Co On powie? Pan Jezus zaczyna pisać i jest to jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie Pan Jezus pisze. Nie wiemy co Pan Jezus pisał. A oni naciskają. A oni nalegają. I znajduje się jeden jedyny, który ją bierze w obronę. I tak jest dzisiaj we wszystkich czasach, także i w czasach nam współczesnych. Chociażby byli wszyscy przeciwko Tobie. Bo może rzeczywiście coś zrobiłeś haniebnego, złego, bardzo szkodliwego. To wiedz o tym, że zawsze jest On, Jezus Chrystus, który Cię będzie brał w obronę. Który da Ci szansę do tego, ażebyś się dźwignął. Ażebyś powrócił na właściwą drogę. Jest to Ten, który uznaje w Tobie człowieczeństwo. Jest to Ten, który da Ci kolejną szansę do dobrego życia. I wybronił Pan Jezus. Wybronił tą kobietę. Mimo, że wszyscy naciskali, nastawali na to, ażeby ją zabić. I rzecz ciekawa, jak się żegnają. Pyta się. Prowadzi dialog, to jest też rzecz ciekawa. Nie krzyczy na nią, nie wyzywa jej. Ale pyta się jej niewiasto, gdzież są oni? Nikt cię nie potępił? Niewiasto w sposób bardzo życzliwy, łagodny odnosi się do tej osoby. I mówi, nie Panie, nikt Panie. I Pan Jezus mówi, i ja cię nie potępiam, idź i od tej chwili już nie grzesz. Daje jej także wskazówkę, jakże bezcenną, bowiem Bóg dobrze wie i my o tym też wiedzieć powinniśmy. Istnieje powiązanie między grzechem, złym życiem, a karą, nieszczęściem człowieka. Pan Jezus jej daje także dobre słowo, idź i nie grzesz więcej, a dobrze ci będzie. Możemy to powiedzieć. I to jest jeden z przykładów, jak Bóg jest dobry. Chociażby wokół nas, nie wiem jakie zło szalało, co by nas spotykało, to wiedzcie kochani, że zawsze na Jezusa Chrystusa liczyć możemy. Amen.
będzie o godzinie 15:00 oczywiście koronka do Bożego Miłosierdzia i ruszamy na Drogę Krzyżową. Czyli ten czas jeszcze między obiadem, trochę wypoczynku dla Was. Później oczywiście po koronce wrócicie do siebie na kolację, a po kolacji powrót tutaj na uwielbienie Boga poprzez taniec. Dzisiaj ksiądz Piotr ma trochę więcej czasu, siły, może Pan mu jeszcze dopomoże, a Wy podtrzymajcie go. Mieszkańcy są również bardzo wdzięczni, że wspólnie razem z Wami mogą wielbić Pana Boga. Moi drodzy... To trzeba wydać to wszystko z tego, do ataku. Teraz jak będą jedli, da się to, do obiadu. Wszystko, ale do obiadu, albo się później przed kolacją. A gdzie tam? No to jak pójdą, to ja my wydaję i tak. Albo na drogę trzeba. Na drogę trzeba. Nie, na drogę nie. To porozdawać, zaraz powiemy wolontariuszom. No. Nie ma problemu, my to możemy przetransportować tak samo. Nie, tu im dać tego i... Pan zastępów, pozwól na niego dla synu.